Moi drodzy, dzisiaj chciałabym zaproponować warsztat z arteterapii. Będziemy tworzyć obrazki sensoryczne, czyli takie, które działają na zmysł wzroku, węchu i dotyku. Nie będziemy używać farb, tylko ziarna. Na przykład ziarna kawy, ciecierzyce, ziarna dyni, ziarna słonecznika, czarny ryż, kasze. Zobaczcie, takie zwykłe kasze, jak macie w kuchni. Kasza gryczana, kasza jaglana. Może być soczewica, czerwona, zielona. Takie rzeczy, które albo znajdziecie w kuchni, albo w sklepie spożywczym. Oprócz tego, żeby zrobić właśnie zapach, możecie użyć aromaty do ciasta albo olejki eteryczne, które może macie w domu. Poza tym będzie nam potrzebny blok techniczny lub kartonik. Klej najlepszy będzie do tego Wicol, bo bardzo dobrze to łączy. Oczywiście coś do szkicowania, gumkę. Ewentualnie nożyczki, albo i przygotujcie sobie jakąś podkładkę, może być tak jak ja mam, jakaś taca większa. I jeżeli będziecie mieli te rzeczy, możemy zaczynać. Od czego zaczynamy? Od pomysłu, jak zawsze. Niektórzy z Was uważają ten etap za najtrudniejszy, dlatego przygotowałam kilka wcześniej obrazków, żeby Wam jakieś pomysły podsunąć. Możecie zrobić na przykład jakieś kwiatki. Z tych właśnie ziaren, które macie. Ja tu wykorzystałam goździki, czyli też jeszcze jakieś przyprawy, które też są ziarnami. Czy ziarenka anyżu. Możecie zrobić na przykład coś prostego. Takie serduszko. Tutaj wykorzystałam soczewicę i kawę. Może być to kompozycja abstrakcyjna, czyli coś takiego. Czyli coś, co nie przedstawia nic. Jakieś zwierzątko. Zwierzątka. Na przykład tutaj też mam taką sowę. I może zrobimy sobie jakieś zwierzątko. Myślę, że ta sowa jest fajna, więc zaczynamy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od szkicu. Składamy sobie kartkę z bloku technicznego do formatu A5 i zaczynamy szkicować. Ponieważ chcemy zrobić tą sowę, no sowa ma charakterystyczne oczy, takie duże. Żeby zrobić oczy, dla ułatwienia wykorzystuję sobie taką zwykłą nakręteczkę, którą odrysowuję i mam od razu ładne kółka dwa, tak? To jest nasz. I ten kształt, który będziemy wyklejać, nie skupiamy się w ogóle tutaj na żadnych szczegółach, tylko staramy się zrobić taki prościutki szkic kształtu naszego obiektu, tak? Czyli zobaczcie, jest to bardzo takie symboliczne, prościutkie. Czyli żadnych detali tutaj nie robimy. No i co? Teraz zaczynamy wybierać sobie ziarna, z którymi będziemy robić nasz obiekt, czyli naszą sowę. Potrzebuję do tego ziarnka kawy, które będą tymi źrenicami, tak? Tutaj widzimy te ciemne punkty. Wykorzystam też ciecierzycę, dziób zrobię z dyni, a pióra ze słonecznika. Czyli jak mamy szkic, dobieramy sobie ziarenka i zaczynamy. Czyli mamy teraz, smarujemy sobie te kółeczka klejem. Po kolei sukcesywnie, nie smarujcie od razu całej sowy, tylko jeżeli jest trochę więcej różnych ziaren, to zaczniemy właśnie w ten sposób. I środek każdego oka przyklejamy sobie ziarnko kawy, czyli te środkowe oczy. I teraz będziemy ciecierzycą robić naokoło oczy, przyklejać wokół tych źrenic z kawy. Słuchajcie, takie obrazki sensoryczne, te, które działają właśnie na zmysł wzroku, bo zobaczcie, jakie ładne są kolory i kształty tych ziaren, działają też na zmysł dotyku. Teraz właśnie przy przyklejaniu tych ziarenek możemy wyczuć różną strukturę tych ziaren, czyli cały czas tutaj pracuje nasz zmysł dotyku, tak? Jest to też dobre ćwiczenie na koncentrację, bo musimy się trochę skupić na tym, co robimy. Możecie sobie też przygotować jakieś takie narzędzie, albo linijkę, albo taki nożyk, który też Wam może, albo taki patyczek, który też może Wam pomóc tutaj manewrować tymi ziarnami przy klejaniu. O, właśnie taki patyk od szaszłyka, który mi ułatwia tutaj, żeby szybciej
przyklejać te ziarenka, mogę sobie przesuwać je tym patykiem, który jest bardziej precyzyjny może niż dłoń. Dobra, czyli te oczy. Mamy to. Już prawie. Staram się, żeby to szybko szło, żeby nie przedłużać. I teraz właśnie zmysł dotyku, czyli dotykamy, dociskamy klejem i przechodzimy, żeby zrobić dziób, to pomyślałam, że fajnie będzie zrobić to z ziarnka dyni. Smarujemy dziób. I wklejamy w miejsce dzioba. Dobrze, i teraz musimy już zacząć smarować tą, też nie całą od razu, żeby klej nam nie wysechł, resztę sowy i przyklejać ziarnka słonecznika, które mają fajnie tak udają pióra. Czyli zaczniemy tu na środku. Jest tutaj to. Czyli ta zabawa pozwala rozwijać koncentrację, też wycisza. A jak wycisza, to znaczy, że nam w dzisiejszych czasach stresujących też obniża trochę stres, więc to jest taka zabawa, która właśnie może nam pomóc. I teraz dalszą część sowy smaruję. O. Kiedy już mamy zrobioną ten obiekt nasz główny, czyli tą sowę, zostaje nam do zrobienia przyklejenie ziarna, które tworzą tło. Czyli tutaj w tym przypadku mamy ryż. Czyli bierzemy sobie ryż tutaj bliżej i będziemy smarować wokół sowy. Starajcie się robić to bardzo dokładnie, żeby ryż miał dobrą przyczepność do podłoża. Także posmarujmy to dobrze tym klejem i kolem. I teraz sypiemy sobie na tło ziarenka ryżu. Starajcie się właśnie tak, żeby każdy fragment tego tła był ładnie pokryty. Dociskamy ryż do kleju, żeby się nam dobrze związał. I nadmiar możemy sobie na tacę strzepnąć. Te zabawy są sensoryczne, zawsze trochę bałagan tworzą, ale myślę, że są fajne przez to, że działają właśnie na wielozmysłowo, czyli mamy dotyk, mamy fajny obiekt do patrzenia, a teraz zostaje nam ostatni etap, czyli dodanie jakiegoś fajnego zapachu, który lubicie. Mogą być to właśnie olejki aromatyczne do ciast, na przykład cytrynowy, waniliowy, goździkowy. Ja mam tutaj, wybierzemy sobie może ten pomarańczowy, więc sowa będzie teraz bardzo ładnie nam pachniała. Skraplamy sobie parę kropel tego zapachu. I mamy taki bardzo fajny obrazek, który myślę, może być fajną niespodzianką, na przykład na walentynki, bo działa wielozmysłowo. Czyli mamy coś takiego oryginalnego jako prezent dla kogoś. Polecam Wam tą zabawę serdecznie.